Tak? Słuchaj, dobrze, bardzo dziękuję. Pani Klaro, dziękuję za zaproszenie. To ogromny zaszczyt wziąć udział w tak ogromnej konferencji, tak ciekawej konferencji. Tutaj program jest rzeczywiście. Korzystając z okazji, dziękuję również za te piękne prezenty, za herbatkę, kubeczek i to wszystko, co dostali. No, także chciałam podziękować Magdzie Lachowi, która jak nas skomunikowała. Jeżeli pani pozwoli, to ja bym się nie chciał zasłaniać jakimś autorytetem czy instytucji, ponieważ mam sam przekonania bardzo demokratyczne i po prostu Mariusz jestem. Żeby w tej konwencji imperycznej takiej mniejszej jednak stali. Jeżeli oczywiście... Bardzo nam miło wszystkim. Prosimy też sprawdzić może mikrofon, bo tu niektórzy mówią, że coś przerywa i ja też tak trochę słyszę, ale nie wiem, co może być przyczyną. Coś... No ale to prosimy może być o mikrofonu, nie wiem, spróbujmy. Przybliżę laptop. A teraz lepiej słychać? Chyba tak, bo to trochę przerywa po prostu. Proszę mówić, będziemy sygnalizować. Dobrze, w razie czego jeszcze mogę przejść na system słuchawek i mikrofonu dodatkowego, także by był jakiś problem, to proszę o sygnał. Chciałbym powiedzieć coś więcej o projekcie, tutaj przed chwilą, tutaj przez Darę zapowiedzianym, czyli Podstawowej Szkole Wielkopolskiej 2020. Jest to projekt rzeczywiście ogromny, jeżeli jego charakter. Pytanie, jak ja mam te slajdy przesuwać? Bo my je udostępniliśmy, ale więc możemy iść tymi slajdami my. Tak, i teraz ze swojego, tak? Może pewnie. Tylko musi, tak, proszę to otworzyć. Tak. Widzimy. Dobrze, jest widoczny. Mhm. Dobra. Okej, no to mam większe doświadczenie z Teamsem niż z Zoomem. My wszyscy poznamy wszystkie platformy świata w tym sezonie po prostu. Tak. Dobrze, no to w takim razie przejdę już do rzeczy. Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, a rozwój kompetencji kluczowych to jest to, o czym będę mówił. Tutaj taka agenda dzisiejszego mojego wystąpienia, trzy podstawowe punkty, czyli krótko powiem, czym jest ten projekt, czym są kompetencje kluczowe, które się zmieniają właściwie zgodnie z zaleceniami Rady Europy, jak one wyglądają na ten moment, oraz opowiem to, co jest jakby clue tego mojego wystąpienia, czyli o istocie tego projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Chciałbym nawiązać do tych dwóch wystąpień, które z przyjemnością wysłuchałem. W tym znaczeniu chciałbym nawiązać, że ten projekt w dużym stopniu próbuje realizować między innymi te różne zalecenia, postulaty, pewne pomysły edukacyjne właśnie Kena Robinsona. Ja sam zajmowałem się na poziomie doktoratu badaniem różnych alternatywnych systemów edukacyjnych. Byłem zachwycony tym, co proponował w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX John Dewey. To właściwie te jego pomysły w jakimś sensie są wykontynuowane przez Robinsona i tudzież innych edukatorów. My tutaj w tym projekcie Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej 2020 staramy się właśnie w tym kierunku pójść. I takie mam wrażenie, że po dwóch latach już, po dwóch edycjach tego projektu udaje nam się wpłynąć na te szkoły, które w tym projekcie biorą udział, że one stają się bardziej otwarte właśnie na innowacje, na kreatywność, no na to, co właśnie nazywamy myśleniem bardziej takim strategicznym, czyli myśleniem w kategoriach właśnie kompetencji kluczowych. Program jest realizowany w ramach dużego projektu operacyjnego w Wielkopolsce na lata 2014-2020. Jest on już przesunięty o dwa lata, czyli tak naprawdę ten projekt będzie realizowany do roku drugiego. I co jest bardzo ważne, on jest skierowany do wszystkich typów szkół,
od szkół podstawowych, od najmłodszych dzieci i właściwie już od pierwszaków, poprzez klasy starsze szkół podstawowych, po szkoły ponadpodstawowe wszystkich typów, a więc nie tylko licea, ale także technika, różne tam szkoły branżowe, wszystkie szkoły są tutaj adresatem tego projektu. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ten projekt ma charakter spójnościowy. My chcieliśmy dotrzeć do szkół tak zwanych słabszych, ale ja wiem, co to znaczy etykieta słabsza. Ja sam zanim zacząłem pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, 12 lat pracowałem w szkołach wnańskich, tak zwanych słabszych. I sam miałem wtedy takie wrażenie niesprawiedliwości, takiego transferu opinii, że jeżeli pracujesz w szkole słabszej, tak zwanej szkole słabszej, to ty też jesteś niby słabym nauczycielem. To była oczywiście stereotypowa opinia, bardzo niesprawiedliwa, dlatego że myśmy w szkole, w której pracowałem, no, wkładali mnóstwo wysiłku, żeby właśnie ci nasi uczniowie, którzy nie startowali z tak zwanymi paskami biało-czerwonymi, żeby oni przez te 4 lata właśnie uzyskali takie wsparcie i uwierzyli w siebie, że oni nie są słabsi. Dzisiaj jestem dumny, bo wielu moich ówczesnych uczniów, którzy przyszli z takim poczuciem, że są w słabszej szkole, by się nie dostali do lepszego liceum, dzisiaj odgrywają bardzo ważną funkcję w Poznaniu. Niektórzy są po doktoratach, prezydentem miasta Poznania. Ciągle uzyskuję jakieś informacje zwrotne po latach, że to był dobry pomysł, żeby właśnie uczyć kreatywnie, żeby motywować, wzmacniać ich pod kątem psychicznym. I to wszystko, to moje osobiste doświadczenie staram się przelewać teraz na ten projekt właśnie cyfrowej szkoły, o której powiem. Ale mówię, generalnie projekt jest adresowany do szkół słabych. W jaki sposób one były typowane? No, bardzo formalnie, na podstawie wyników, czy to maturalnych, czy to wyników, które pokazywały ten sprawdzian, czy efekty sprawdzianą na koniec szkoły podstawowej. I chcemy pokazać, chcemy tym szkołom po prostu dać to ogromne wsparcie, że nie muszą się czuć gorzej. One mają szansę i już właściwie pokazują po tych 2 latach rywalizować z tymi najlepszymi, znaczy rywalizować w cudzysłowie, bo tutaj nie chodzi o rywalizację, bo to nie są zawody sportowe. Tutaj chodzi o taką perspektywę właśnie całego życia. O to chodzi w edukacji, żeby uzyskać jak najlepsze noty w wieku 19-20 lat, już wypalonym psychicznie, tylko o to, żeby te siły i te kompetencje nas wzmacniały. Szkoła szkół jest około 600. To jest ogromny projekt z terenu całej Wielkopolski, całego województwa wielkopolskiego. Uczestniczy w nim blisko 5000 nauczycieli, których podziwiamy, bo oni, my ich tylko wspieramy jakoś, którzy kierują poszczególnymi projektami tego projektu, czyli ja, pani Ania Piesia-Gutińska, przepraszam, która za chwilę coś więcej powie o jednym z projektów, ale największą pracę wykonują właśnie nauczyciele. My szukamy nauczycieli, jak rozmawiamy z dyrektorami, my szukamy tam nauczycieli pasjonatów, a więc tych, którzy rzeczywiście mogą pokazać w ramach tego projektu, że można zmieniać edukację na konkretnym ich podwórku. I to się wydaje. Jest to 12 tysięcy uczniów, bierze udział w tych 4 edycji, a więc znowu pokazuje to ogromny zasięg tego projektu. Projekt składa się z 6 podprojektów. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski to jest ten podprojekt, o którym za chwilę mówiła moja koleżanka, dr Ania Kudzińska. Cyfrowa mapa dorzeczna Warty, uczniowskie laboratoria informatyczne, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, klasy akademickie i przedmiotowe. 6 podprojektów, o których za chwilę coś więcej powiem, ale jeszcze chciałbym przypomnieć, co to są te kompetencje kulturowe, bo one są tutaj jakby istotą tego naszego myślenia, które ma wspomóc no właśnie działania tych szkół, które w tym projekcie biorą udział. To są tak zwane metaumiejętności. To są narzędzia, które właściwie pozwalają funkcjonować sprawnie przez całe życie, pozwalają odnajdywać się w tym życiu, wykorzystywać nie taką wiedzę, która
jest na takiej, która działa na takiej zasadzie zakuj, zdaj i zapomnij, tylko daje taki zakres kompetencji, które no, pokazują, w jaki sposób sobie radzić skutecznie w życiu. Te kompetencje kluczowe pozwalają również nie tylko skutecznie się uczyć, ale budują takie nastawienie badawcze, że uczą pewnego krytycyzmu, to jest niezwykle istotne, żeby no, nie tworzyć społeczeństwa stricte konsumenckiego, które działa na zasadzie akcja-reakcja, prawda? Behawioralnie rzecz ujmując, czyli jakiś bodziec, prawda, reakcja, czyli mam reklamę, kupuję produkt, tylko uczą myślenia krytycznego, badawczego, uczą dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, ale także pozwalają rozwijać się osobiście. I tak jak już mówiłem, tych kompetencji kluczowych w okresie, powiedzmy, ostatnich 20 paru lat było wiele. Rada Europy co jakiś czas je modyfikuje i ostatnie zalecenie Rady Europy z 22 maja 2018 roku określa 8 takich właśnie podstawowych, kluczowych kompetencji. A więc pierwsza kompetencja dotyczy rozumienia informacji, tworzenia informacji. Druga kompetencja dotyczy kwestii językowych. Dzisiaj trudno się już poruszać w świecie, jeżeli no, nie znamy przynajmniej jednego obcego języka. A więc są to kompetencje w zakresie wielojęzyczności. No, bardzo ważne są kompetencje matematyczne, ale też w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Kompetencje cyfrowe, no to jest właśnie to, co jest dzisiaj niezwykle przydatne w tym okresie pandemicznym, kiedy właściwie wracamy od poniedziałku praktycznie w całym szkolnictwie do nauczania zdalnego, no, te kompetencje cyfrowe są niezbędne. No ale kompetencje też osobiste, społeczne, w zakresie umiejętności się przez całe życie, ale też kompetencje obywatelskie, w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności, ale także ekspresji kulturalnej. My staramy się, żeby w tych projektach wszystkie te kompetencje znalazły swoje odzwierciedlenie. I tak te projekty są, te podprojekty są skomponowane. Do każdego z podprojektów przygotowaliśmy poradniki. Te poradniki są dostępne i w wersji cyfrowej, i nasi nauczyciele dostają również je w wersji takiej tradycyjnej, wydrukowanej. Tutaj widzimy właśnie panią doktor, panią Anię, która za chwilę będzie mówiła o cyfrowej dziecięcej encyklopedii wielkopolskiej, więc pozwolicie państwo, że ja o tym podprojekcie nic nie będę mówił, no bo za chwilę coś więcej tutaj o tym mówimy. Drugi podprojekt, bardzo wielki i bardzo innowacyjny, ma tytuł Cyfrowa mapa dorzecza Warty. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że utworzono tutaj pod kierunkiem pana profesora z UAM-u Waldemara Ratajczaka, utworzono mapę, interaktywną mapę jako pewne narzędzie, na które dzieciaki podstawowych, bo projekt jest adresowany właśnie do szkół podstawowych, nanoszą dane, które sami zbierają poprzez różne badania, dlatego że dzieci z tych szkół, które w tym podprojekcie biorą udział, mają w ramach tego projektu specjalne urządzenia. Specjalne urządzenia badawcze, które pozwalają im prowadzić pomiary hałasu, pomiary zanieczyszczenia powietrza, ruchu ulicznego, no stają się, to właściwie wyposażamy te dzieci, te szkoły w takie narzędzia, które pozwalają im tworzyć małe laboratoria. Rzeczywiście stają się takimi młodymi badaczami. Te wszystkie dane nanoszą na mapę tematyczną. Co na tej mapie tematycznej się znajduje? No, znajdują się na tej mapie tematycznej informacje, które dotyczą ich miejscowości, bo tutaj też mamy bardzo taki aspekt czysto tożsamościowy, czyli informacje o ich małej ojczyźnie, ale też informacje o środowisku gospodarczym, o środowisku społecznym, o tym, jak się na przykład zmieniają ceny. Różne grupy porównują cenę tego samego produktu w tym samym czasie w różnych sklepach w danych miejscowości, nanoszą. Dane. W dłuższej perspektywie z tego wynikają różne wnioski, no ale też informacje o środowisku przyrodniczym, czyli o tym co przed chwilą mówiłem. Tutaj
opady są badane, właśnie poziom hałasu, temperatura. To wszystko jest rejestrowane i nanoszone na mapę, ale także kwestie związane właśnie z małą ojczyzną, a więc różne zabytki, różne próbują odnaleźć różnych fascynatów, na przykład artystów, próbują z nimi przeprowadzać wywiady, no próbują, to jest nawet niedobre określenie, oni przeprowadzają z nimi wywiady, nagrywają te wywiady, dlatego że te dzieci są też wyposażone w aparaty fotograficzne, w kamery, w urządzenia nagrywające, to wszystko dostają w ramach projektu i to wszystko już przechodzi na własność szkoły, także to nie jest tylko wypożyczenie na dany rok, tylko ten sprzęt jest już później tą częścią infrastruktury, którą dalej nauczyciele, mamy taką nadzieję, będą wykorzystywali już poza projektem z innymi uczniami. No i teraz również nanoszą te dane, które dotyczą tak zwanego środowiska antropogenicznego, środowiska wytworzonego przez człowieka. Już mówiłem o tym, że na przykład dodają ceny artykułów żywnościowych, ale także, i to jest taki proekologiczny aspekt tego projektu, wyszukują miejsca zanieczyszczone, wysypiska. Jedna ze szkół nawet napisała taką petycję do radnych ich miejscowości, aby w końcu zadziałali, ponieważ wysłali zdjęcia z tego dzikiego wysypiska i to skończyło się sukcesem. Więc tutaj muszę powiedzieć, że byliśmy dumni z takich właśnie działań proobywatelskich, bo tak to trzeba nazwać, i proekologicznych. Ta mapa cyfrowej tego dorzecza warty już niedługo będzie dostępna. W tej chwili trwają już prace takie techniczne, żeby to wszystko pokazać. Ja jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę, że lokalizacja szkół jest związana właśnie z dorzeczem warty, czyli z tą zlewnią wszystkich wód powierzchniowych warty. To jest 87% województwa wielkopolskiego. Tutaj właśnie widzimy kolorem czerwonym, to do rzeczy zostało zaznaczone. W związku z tym te szkoły, tutaj mam przykład pierwszej edycji, są, jak Państwo widzicie, w bardzo różnych miejscach tego zawarty. To są naprawdę malutkie miejscowości. My właśnie docieramy do miejscowości, które liczą czasami 2-3 tysiące mieszkańców. No i w ten sposób te dzieci mają kontakt z tym światem właśnie badawczym, naukowym. No i poprzez to mamy taką nadzieję, nabierają też takiej wiary w siebie, że i ty możesz wielkim być, bo o to nam chodzi, że nie musisz pochodzić z wielkiego miasta, nie musisz mieć dostępu do wielkich bibliotek, tak? I jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem, no właśnie cyfrowość polega na tym, że te wszystkie szkoły zostały wyposażone w światłowody. O to chodzi, żeby internet tam był jak najwyższej jakości, to wszystko też strona techniczna jest tutaj, myślę, bardzo ważnym elementem. Przejdę do kolejnego podprojektu, uczniowskie laboratoria informatyczne. Ten podprojekt jest kierowany przez dwóch panów, którzy są takimi zaangażowanymi edukatorami informatyki. Oni przygotowali poradnik pod tytułem Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Tam jest mnóstwo scenariuszy ciekawych, kreatywnych, takich właśnie inspirujących, skierowanych i do dzieci, od tych najmłodszych, od maluchów, od pierwszej klasy, aż po szkoły ponadpodstawowe. Także to jest taki bardzo szeroki projekt. Dzieciaki uczą się podstaw programowania, wykonują roboty. Ja to widziałem, jak te roboty zaczynają działać. Także rzecz niesamowicie ich angażuje. Te dzieci zostają wyposażone oczywiście w specjalne tablety. No i mają te zajęcia, bo to są wszystko zajęcia pozalekcyjne. Tego nie powiedziałem. W każdym podprojekcie te grupy projektowe to są dzieciaki wybrane, które się zgłoszą w tych szkołach z wszystkich uczniów. Tworzy się taką grupę projektową i ona przez cały rok pracuje. Jakbyście Państwo zobaczyli, bo co roku mamy taką podsumowującą galę, jak te dzieci przyjadą, w tym roku akurat nie, bo mamy pandemię, będzie to zdalnie, ale w zeszłym roku to było coś niesamowitego. Wynajęliśmy potężną salę na targach, międzynarodowych targach poznańskich. Oni pasją, jak one się chciały dzielić, opowiadać, pokazywały te swoje efekty.
tego, co zrobiły przez cały rok. No duma, po prostu ogromna duma. I my byliśmy dumni i szczęśliwi, że no tak to wszystko pięknie zostało, że dzięki tym nauczycielom, opiekunom właściwie udało się tych dzieci tak mocno zapalić. My będziemy później śledzić ich losy, bo to jest też nas bardzo interesuje, losy tych szkół, czy to będzie tylko efemeryda, czy jednak to zmieni generalnie bardziej systemowo nastawienie do edukacji. Kolejny podprojekt, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, kierowany przez panią profesor Jurkowską, to jest podprojekt, który generalnie skupia się na takich dwóch elementach. Pierwszy element jest stricte metodyczny. Chodzi o to, że wykorzystywana jest strategia tak zwanej odwróconej klasy, strategia profesora, opracowana przez profesora Dylaka, czyli tak zwana strategia nauczania wyprzedzającego. Chodzi o to, żeby właśnie już szkołę zamienić troszeczkę jakby już była małym uniwersytetem czy jakąś politechniką, czyli uczniowie wcześniej przygotowują się do zajęć, zbierają materiały, wszystko jest pod jakąś dyskretną opieką nauczyciela i tworzą projekty. I tutaj, ponieważ jest to projekt związany z Wielkopolską, to zadanie merytoryczne polega na tym, aby zrobić taki pasaż krajobrazów kulturowych Wielkopolski. No i tutaj efekty końcowe są bardzo piękne, bo uczniowie rzeczywiście odkrywają swoje lokalne dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo kulturowe. To wszystko też polega na tym, aby te dzieci wyszły ze szkół, z sal lekcyjnych, prowadziły badania terenowe. Mamy nadzieję, że ta pandemia wreszcie ustanie i będą te dzieci mogły wrócić do tych działań, no ale na to na razie wpływu wielkiego nie mamy. No w każdym bądź razie bardzo istotnym elementem tego podprojektu jest to, aby te dzieciaki z tymi opiekunami, nauczycielami wybierali tematy im bliskie. Tutaj są przykładowe projekty dotyczące właśnie tych szkół, które wzięły udział w pierwszej edycji, na przykład dzieje chrześcijańskiego rzemiosła i jego ślady w przestrzeni kulturowej miasta. Pozostaje sfotografowane te różne obiekty, są przeprowadzane wywiady. My szkolimy również nauczycieli, opiekunów, jak takie wywiady przeprowadzać, w jaki sposób tutaj angażujemy dziennikarzy poznańskich, oni pokazali, jak zrobić ciekawy wywiad. Potem te dzieciaki robią naprawdę niesamowite rzeczy. To wszystko jest zarejestrowane i to wszystko jest elementem później pokazania. Nie tylko w formie artykułu, prawda, ale w formie tych materiałów, które są takim materiałem źródłowym, czyli te wszystkie właśnie fotografie, te wszystkie nagrania, te wszystkie wywiady, to wszystko jest później elementem końcowym, czy efektem końcowym podprojektu. Kolejny podprojekt to jest podprojekt, którym ja osobiście kieruję, klasy akademickie. Kierowany jest do szkół ponadpodstawowych, podobnie zresztą jak Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, która też jest kierowana do szkół ponadpodstawowych. W tym podprojekcie znowu wyłaniamy tak zwaną klasę akademicką, ale nie na bazie istniejącej klasy. Tylko znowu to są zajęcia pozalekcyjne, a więc jeżeli w pierwszej edycji były dwa moduły, humanistyczny i przyrodniczy, tak, no to te szkoły, które chciały pracować w ramach klasy akademickiej, ale humanistycznej, no to proponowały taką właśnie formułę. No i po lekcjach wymyślali sobie tytuł projektu, no i przez cały rok nad tym projektem pracowali. To samo zresztą z przyrodnikami. W edycji zeszłorocznej były moduły kulturowe i geograficzne. W tegorocznej, trzeciej edycji już mamy tylko jeden moduł ogólnoakademicki, bo wyciągnąłem wnioski, że nie będziemy ograniczać, nie będziemy tutaj segmentować, że tylko geografia czy przyroda. No, dałem szkołom całkowity wybór. Postawiłem tylko jeden warunek, że opiekunem ma być nauczyciel, który nie będzie patrzył na zegarek, ale który będzie chciał coś zrobić dla tych dzieci, ale także dla swojego rozwoju. I na razie jestem zachwycony. Właściwie tam mi ktoś dzwoni i już się pyta, co
dalej możemy zrobić. W tym moim podprojekcie bardzo ważny jest też kontekst historyczno-kulturowy. Wielkopolska była podzielona w XIX wieku na dwa zabory, zabór pruski i zabór rosyjski. Do dzisiaj te elementy są bardzo widoczne w kulturze wielkopolskiej. Tutaj mamy zachowany dawny kamień graniczny w Bożykowie przed Pyzdrami, tak? Bo już Pyzdry już były w tej części Wielkopolski, która należała do Królestwa Polskiego, zwanego też Królestwem Kongresowym. Bożykowo było tym miejscem granicznym. I do dzisiaj, ponieważ te nasze szkoły są w różnych, w tych dawnych różnych zaborach, no ktoś powie, że minęło 100 lat, ale wychodzą te różne różnice. Wychodzą te różne różnice. Kiedy byłem w Pleszewie, to oni mówili, że nie lubią tych Skalisza. Dlaczego nie lubią z tych Skalisza? A nam mówią, bo ci Skalicza kibicują Widzewowi Łódź, a ci z Pleszewa kibicują Lechowi Poznań. I dopiero ten projekt uświadomił im, że te animozje, te sympatie, antypatie mają głębokie zakorzenienie historyczne. Kalisz był w zaborze rosyjskim, później był w województwie łódzkim po pierwszej wojnie światowej i do dzisiaj ciąży gdzieś tam, prawda, no bardziej może do Łodzi niż do Poznania, chociaż to jest oczywiście bardziej skomplikowane. Więc my tutaj również próbujemy im uświadomić pewne rzeczy poprzez właśnie to, że oni angażują się w takie projekty, które pozwalają im zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No to widzimy również na tym dawnym przejściu granicznym w Bożykowie, że nawet układ kul jest różny, czyli to, co jest pozostałością tamtej przeszłości, już wydawałoby się dawno minionej, do dzisiaj daje się obserwować. No właśnie my chcemy ich uczulać na to, żeby byli świetnymi obserwatorami, żeby w ten sposób mogli sobie lepiej w życiu poradzić i być bardziej świadomymi uczestnikami życia społecznego, kulturowego i tak dalej. Podprojekt Ligi Przedmiotowe, tutaj jest rywalizacja między szkołami, online się odbywa, na żywo. Każda ze szkół, to jest dla szkół średnich, dla szkół ponadpodstawowych, skierowany pod projekt, uczestniczy w kilku ligach. Jest 6 lig języka polskiego, angielskiego, liga historyczna, matematyczna, fizyczna, geograficzna. Przez cały rok toczą się rozgrywki, tak zwane mecze, można powiedzieć. Są oczywiście tabele, są punkty. No i ostatecznie okazuje się, że zwyciężają szkoły nie te, które byśmy wcześniej faworyzowali, tylko czasami szkoły właśnie te tak zwane słabsze. I to niezwykle motywuje. Pytania, zadania są przygotowywane przez akademików, one są w ramach podstawy programowej. No i to jest niesamowita rywalizacja, tu są niesamowite emocje. Mamy tutaj podprojekt, projekt cały ma szkołę, ma swoją stronę, ma Facebooka. No za chwilę te wszystkie efekty będą pokazywane, będą bardzo szeroko pokazywane i promowane w sieci. No nie dlatego, że my się chcemy promować, tylko chcemy pokazać rzeczywiście, co te dzieci, co ta młodzież potrafi zrobić. I teraz, ponieważ w zasadzie czas się kończy, chciałbym pokazać właśnie, nie wiem, czy to wyjdzie, taką wideokronikę, którą stworzyła jedna ze szkół w Czarnkowie. To słyszymy bez dźwięku, ale te linki, bo to pewnie trzeba tam ustawić na Zoomie, natomiast my to wszystko prześlemy też, a może teraz, ale prześlemy wszystkie te materiały też jeszcze.
To jest jeden z kilkudziesięciu podprojektów, jakby w sensie efektów, jako wideokronika, bo bardzo nam zależy, żeby uczniowie dokumentowali to wszystko, co robią. Tu akurat założyłem, i myślę, ozdrawia szkołę. Tego jest mnóstwo i jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę poza moją pracą naukową, dydaktyczną być takim opiekunem jednego z projektów. Taką ogromną nadzieją, że to wszystko się przyda i będzie miało trwały efekt właśnie edukacyjny. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za to. Bardzo też dziękujemy. Dla mnie to jest, odkąd się dowiedziałam właśnie od pani dr Magdaleny Lachowicz o tym projekcie, to już wiele razy na tej stronie byłam, te linki też wyślemy. Fascynuje mnie interdyscyplinarność tego. Tu cyfrowe do rzeczy warte, a tutaj etnografia, która jest mi bliska. I samo to, że w ogóle wejście świata akademickiego też do liceów, to jest coś, co ja też wspominam dobrze z młodości. Tu na sali są osoby, wiem, że są tak, RODO, ale z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i to jest na przykład taka organizacja, która jak ja byłam w wieku tutaj tej młodzieży, to była jedna z nielicznych, czy jedyna, która umożliwiała takie łączenie tych dwóch światów i mogliśmy być na wykładach na uniwersytecie i rozmawiać z profesorami, doktorami, mając 14-15 lat, także no, takie projekty są według mnie no, czymś, co ustawia już człowieka na późniejsze lata też. Też tak mu daje odwagę do uczenia się. Także bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy współpracować jeszcze. Już tam Wiki UAM będę o tym mówić dzisiaj. I zapraszam.